Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Dziś muszę pozostać w Twoim domu. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ewangelia według Łukasza, 19 rozdział, 5 i 9 werset. Tak, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Można by zapytać, jeśli byśmy przyglądali się tej sytuacji, kto siedzi na drzewie? To Zacheusz, przełożony celników. Należy on do grupy zawodowej, która w Izraelu słynie z nieuczciwości i chciwości. Zacheusz żałuje swojego dotychczasowego życia, dlatego chce zobaczyć Jezusa. Niestety jest on niskiego wzrostu, dlatego wspiął się na to drzewo. Stamtąd ma dobry widok, ale Jezus jednak go widzi i wie, dlaczego tam siedzi. Zna wątpliwości jego serca i woła: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Czy Ty też chciałbyś zobaczyć Jezusa, poznać Go lepiej? Wtedy On przyjdzie także do Twojego, w cudzysłowiu, domu. Jak to działa? Spotkasz Go, gdy będziesz czytał Biblię. Zacheusz jest szczęśliwy, że Jezus przychodzi do jego domu i mówi mu, co postanowił zrobić. Chce oddać połowę swojego majątku ubogim i spłacić czterokrotnie wszystko, co zdobył bezprawnie. To pokazuje nowy kierunek w jego życiu. Jezus odpowiada mu: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Wie, że Zacheusz mówi poważnie. Musi mu jeszcze wyjaśnić, że to nie jego dobre uczynki przynoszą zbawienie. Dlatego kontynuuje. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Tak, Zacheusz jest zgubiony i potrzebuje zbawienia. A to zbawienie można otrzymać tylko od Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, aby umrzeć na krzyżu także za Niego. Być może Ty, podobnie jak Zacheusz, podjąłeś decyzję, by prowadzić inne życie niż to, które prowadziłeś do tej pory. To Ci się nie uda. Najpierw musisz zaakceptować Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Wyznaj Mu swoją winę już dziś. Wtedy i tylko wtedy zbawienie otrzymasz już dzisiaj, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zwlekaj z uwierzeniem Panu Jezusowi Chrystusowi, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.